numer 60. Wielkanoc 40 lat temu. Kiedy mieszkała z nami Jula, Wielkanoc zawsze spędzaliśmy razem. Ja, Leon i nasza córka. Kiedy Jola wygrała pierwszy konkurs pianistyczny, miała tylko 19 lat. Zaczęła koncertować. Liczyła się tylko kariera. Potem urodził się Tobiasz i Jola przestała koncertować. Miała przerwę. 4 lata. Tobiasz uwielbiał fortepian. Wszyscy myśleliśmy, że zostanie pianistą, jak Jola. Ale nie. Tobiasz wybrał fotografię. Pamiętam tę Wielkanoc 40 lat temu, kiedy Tobiasz miał roczek. Był słodki, wyglądał jak kurczak. Miał żółty wózek i żółty smoczek. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień. Rano Tobiasz i Matylda zadzwonili i powiedzieli, że będą rodzicami. Spodziewają się dziecka. Jestem przeszczęśliwa. Będę prababcią. Pamiętam jak dziś, kiedy Tobiasz był mały, a teraz już niedługo zostanie tatą. Jak ten czas lecił.